Słowo Boże mówi tak, Pan Jezus mówi, a posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Posiany na dobrej ziemi. Tak ważne jest, bracia i siostry, by gleba naszego serca była dobra, prawda? Wiemy, to jest wyciągnięte z kontekstu, gdzie Pan Jezus mówi o czterech rodzajach gleby. Jedno ziarno pada na drogę, drugie gdzieś między ciernie, jeszcze inne w inne miejsce. Natomiast czwarta gleba to jest ta dobra gleba, gdzie ziarno pada, słowo pada na dobre serce, przygotowane przez Ducha Świętego, a też przygotowane przez nas samych, bo przecież to od nas zależy, czy mamy serce gotowe, aby przyjąć Słowo Boże. I pewną historię gdzieś tam wyczytałem i sobie ją tutaj zapisałem. W roku 1930 pewien ewangelista, prawdopodobnie zza oceanu, miał do sprzedania w jednej z polskich wiosek jeden egzemplarz Biblii. Kiedy po 3 latach wrócił do tej miejscowości, przeżył wielką radość, bo około 200 osób dzięki czytaniu tej jednej Biblii uwierzyło w Pana Jezusa. Dlatego, że mieli do dyspozycji tylko jedyny egzemplarz, dlatego też wpadli na pomysł, aby zdjąć okładkę, podzielić go na części i rozdać pomiędzy mieszkańców, by każdy mógł z niego korzystać. Ewangelista zorganizował spotkanie z tymi wierzącymi, podczas których zaproponował, aby powiedzieli z pamięci pojedyncze wersety, których się nauczyli. Wtedy jeden z mieszkańców wsi zapytał, czy dobrze zrozumieliśmy? Czy chodzi ci o wersety, czy o rozdziały? Ku jego wielkiemu zdziwieniu znali oni na pamięć nie tylko poszczególne wersety biblijne, ale całe rozdziały, a nawet niektóre księgi. Niektórzy nauczyli się którejś Ewangelii, inni części psalmów, jeszcze inni początkowych rozdziałów ksiąg mojżeszowych. Razem tych 200 wierzących potrafiło z pamięci powiedzieć niemal całą Biblię. Było to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż fragmenty Pisma Świętego poprzez częste używanie i przekazywanie ich z domu do domu tak im się zniszczyły, że trudno już było je odczytać. W tej miejscowości ziarno Słowa Bożego znalazło dobrą glebę i wydało obfity owoc dla Boga. To historia, kiedy ją czytałem, myślę sobie, faktycznie w Polsce się to działo, ale wiemy, że były okresy także w Polsce, gdzie Boże Słowo naprawdę, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, się rozrastało, gdzie ludzie gdzieś tam na wschodzie przyjmowali Słowo Boże, mieli otwarte serca. I oby Bóg sprawił w naszym życiu, w naszym jeszcze pokoleniu, aby coś takiego wydarzyło się nie tylko w jednej wiosce polskiej, ale też w całym naszym kraju. Mam nadzieję, że w ten sposób wszystkich też was zachęcam do modlitwy o nasz kraj, do modlitwy o to, aby Bóg zesłał przebudzenie, bo jak słyszymy, w różnych częściach świata, w różnych narodach, na różnych kontynentach dokonują się niezwykłe rzeczy. Bóg dokonuje przebudzenia, Bóg czyni wspaniałe rzeczy, ludzie są zbawiani, są uzdrawiani i czasem tak mówimy, a u nas co? A Europa? Europa zamiast zbliżać się do Boga, to się staje coraz bardziej, odstępuje coraz bardziej od Boga. Słyszymy różne wydarzenia, nas informują o coraz większej bezbożności. Ale chwała Bogu za to, że Słowo Boże ma potężną moc, że Słowo Boże ma moc. Warto je głosić, warto wypowiadać je swoimi ustami, warto je stale sobie przypominać, warto je czytać, warto je rozważać. I warto nasiąkać tym Słowem Bożym, tak jak tamci mieszkańcy tej miejscowości wiejskiej w 1930 roku. Ja w ostatnim czasie dość często, dość dużo zastanawiam się nad słowami, które wypowiadamy. Wczoraj zadzwoniłem do mojego przyjaciela na południe Polski, usłyszał mój głos, chwała Bogu, tak tam krzyczał przez ten telefon, taki był szczęśliwy. Pomyślałem sobie, czy nie mógł powiedzieć cześć, witaj. Chwała Bogu, chwałę Bogu oddał przez ten telefon. Bardzo mi się to podobało, kiedy my się spotykamy, witamy się, no to mówimy chwała Bogu, czasem mówimy dzień dobry, czasem jeszcze jakieś inne pozdrowienie sobie przekazujemy, ale w ogóle w całym naszym życiu, w poszczególnych dniach, jakich słów używamy? I to jest niezwykle ważne. Można się zastanowić, czy w ogóle warto nad tym rozmawiać, czy warto nad tym się zastanawiać, czy to ma jakieś znaczenie w naszym życiu, jakich słów używamy.
Czy warto zastanawiać się nad tym, żeby w naszych relacjach wypowiadać słowa, które będą dla kogoś zbudowaniem? Słowo Boże nam mówi, że mamy wypowiadać tylko takie słowa, które będą zbudowaniem dla słuchających nas osób. Ale jak to w praktyce wygląda? Czytamy w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 25 wersetu tak. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Potem 29 werset mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. A więc tutaj Słowo Boże kieruje nas do tego, byśmy zwracali uwagę na to, co mówimy. Byśmy słuchaczy nie zrujnowali ich życia przez swoje słowa, ale byśmy ich podnieśli, byśmy ich zbudowali, byśmy nawet w rozmowach indywidualnych czy w rozmowach z przyjaciółmi, z kolegami, koleżankami, byśmy używali takich słów, które byłyby dla nich zbudowaniem. Jak myślicie? Warto nad tym w ogóle się zastanawiać, warto o tym mówić. Żyjemy w czasie, kiedy nie tylko słyszymy bardzo, bardzo wiele pesymizmu, wiele takich słów negatywnych, a też nieprzyzwoitych. Czasem aż uszy więdną, czasem mówimy, jak słyszymy, idzie dwoje, troje młodych ludzi. Zdaje się, że nawet jak mężczyźni idą i przeklinają, to jeszcze nam to łatwiej uchodzi, ale jak takie młode dziewczyny, czasem takie smarkule idą, a tak przeklinają, że nam uszy więdną, prawda? Oczywiście, świat, ale my musimy zwracać uwagę jako ludzie wierzący, jako ci, do których Słowo Boże jest skierowane, byśmy używali takich słów, które mają budować, które mogą budować, gdy zajdzie potrzeba i mogą przynieść błogosławieństwo tym, którzy ich słuchają. Ale też przecież, kiedy wypowiadamy właściwe słowa, to będzie to błogosławieństwem także i dla nas, prawda? Nie tylko dla tych, którzy tych słów słuchają. Potem apostoł Paweł w tym liście do Efezjan w 31 wersecie mówi, wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Czyli zalecenie albo nakaz. Można by powiedzieć, nie wolno ci mieć w sercu goryczy, zapalczywości, gniewu i krzyku. Nie, apostoł Paweł tu mówi, niech to będzie usunięte, czyli co? Chyba coś mamy zrobić z tym, prawda? Jeśli to się pojawia w naszym życiu. Zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. A potem 32 werset mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kolejne zalecenie, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, a jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, mamy wyprzedzać się w okazywaniu szacunku, to już nie tylko słowa, ale czyny, ale taka jest postawa dziecka Bożego. Amen. Postawa, pragnienie, aby być zbudowaniem dla drugiej osoby. Ten fragment, który przeczytałem, 31 i 32 werset 4 rozdziału listu do Efezjan, w innym tłumaczeniu mówi tak. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Czyli może być mowa szkodliwa, ale może być mowa budująca. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. Zdarza nam się, bracia i siostry, wrzaskliwość? Ja myślałem, że to się już nie zdarza. Gniew, uniesienie, czasem nas ciśnienie ktoś podnosi. I teraz oczywiście my mamy wymówkę, bo ktoś mi ciśnienie podniósł. A, właśnie. Najlepiej zrzucić na tego, kto mi ciśnienie podniósł, ale nie popatrzeć do swojego serca, do swojego wnętrza, że dlaczego ja się uniosłem? Przecież mogłem się opanować, przecież Bóg jest moją siłą i moją mocą. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Bracia i siostry, gdybyśmy wzięli przykład z tych ludzi z tej wioski, którzy mieli tylko jedną Biblię i uczyli się na pamięć Słowa Bożego, wersetów albo nawet całych rozdziałów, to wiecie, żeby nam lepiej szło?
nauczylibyśmy się na pamięć i wtedy byśmy tymi wersetami rzucali. Za każdym razem, w każdej chwili, gdyby ktoś nawet nam ciśnienie podniósł, to byśmy od razu, pojawiłoby się zielone światełko, nie możesz tak, ale byśmy znaleźli jakiś werset, którym byśmy tą drugą osobę ubłogosławili, podnieśli. Być może bardzo łagodnie, bardzo tak serdecznie zwrócili uwagę na to, żeby nam ciśnienia nie podnosiła. Czy łatwo jest wypowiadać zawsze słowa uprzejme, słowa serdeczne, słowa takiego dobrego smaku, które wyłącznie będą budować? Trzeba powiedzieć, bracia i siostry, że nie zawsze. Nie zawsze, dlatego że żyjemy nie tylko w złym świecie, ale różne okoliczności w życiu naszym, różne sytuacje sprawiają, że się czasem zdenerwujemy, że się czasem unosimy. I co wtedy robimy? W konsekwencji w takich przypadkach, w takich sytuacjach po prostu ranimy innych. Sami mamy problem, ale też ranimy innych ludzi i właśnie tego, przed tym Bóg nas przestrzega. Wystarczy, że ktoś nam gdzieś zajedzie drogę, jedziemy samochodem i ktoś nam zajedzie drogę, zrobi jakiś manewr, którego oczywiście my byśmy nigdy w życiu nie zrobili, prawda? I od razu na niego trzeba gruchnąć z całej siły. Trzeba tak reagować? Czy warto być uprzejmy, warto być miły? Albo nie włączy kierunkowskazu i od razu, aż ty taki nie wiesz, że trzeba kierunkowskaz włączać? Albo zahamuje nagle i od razu możemy na niego gruchnąć. Nie trzeba tego. Wystarczy mieć to pragnienie w sercu, aby być serdeczny, być uprzejmy, w taki miły sposób zwracać się do drugich osób. A czasem nawet wystarczy, że ktoś nie zrobił czegoś tak, jak ja uważałem, że powinien. No i od razu nam ciśnienie podnosi. No bo ja uważam, że powinien tak, a on zrobił, czy ona zrobiła inaczej i od razu. A dlaczegoś ty to położyła, kobieto, tą łyżkę w taki sposób na tej półce? A dlaczegoś tego nie zrobiła inaczej? Albo kobieta, a ciągle można do ciebie mówić, a ty i tak tego kubka nie włożysz do tego zlewu, czy... Dlaczego i dlaczego i dlaczego, prawda? A po co to robić? Tak jest czasem, bracia i siostry, że wystarczy, że uważam, że coś powinno być inaczej zrobione i już mam w sercu jakiś się gniew pojawi, albo jestem obrażony, albo nie potrafimy wtedy być uprzejmi, serdeczni w stosunku do szczególnie do najbliższych osób. Bracia i siostry, jeśli jesteśmy w stanie, jeśli potrafimy w swoich rodzinach, w swoich małżeństwach być uprzejmi, serdeczni, to potrafimy też wszędzie indziej być uprzejmi, serdeczni. Zdaje się, że najwięcej ciśnienia nam podniosą ci, którzy podnoszą, najmocniej ciśnienie nam podnoszą ci, którzy są najbliżej nas, prawda? Najbardziej nas denerwują. Czasem mówimy, no 30 lat już z nim żyję, a on się jeszcze nie nauczył. Ale bracia i siostry, nasze standardy są przez Boga wyznaczone i powinniśmy bardzo mocno zwracać uwagę na słowa. Dlatego, że słowo ma moc i słowo może zbudować, ale też może bardzo, bardzo mocno zranić. I ważne jest to, jak wypowiadamy słowo, w jakim tonie, w jakim duchu i jakich słów używamy. Jest niezwykle ważne. Jeśli pragnieniem moim jest to, by być zbudowaniem, to będzie mi o wiele łatwiej być zbudowaniem. Oczywiście apostoł Jakub mówi, że wszyscy uchybiamy. Nie ma ani jednego doskonałego w tym względzie. Natomiast chodzi o wzrost, chodzi o to, byśmy się pozwolili Bogu na zmianę swojej postawy, swoich i też swoich słów. W drugiej księdze Samuela jest taka piękna historia, w druga księga Samuela w 19 rozdziale od 16 wersetu czytamy tak, od 16 do 23 przeczytamy. Na spotkanie króla Dawida pospieszył także Szymei, syn Gery, Benjaminita z Bachurim wraz z Judejczykami. Szło też z nim 1000 Benjaminitów. Syba natomiast zarządca domu Saula wraz z 15 swoimi synami i 20 sługami przeprawił się przez Jordan jeszcze przed królem. Przeszli brud, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Szymei zaś, syn Gery, rzucił się królowi do nóg wtedy, gdy się miał przeprawić przez Jordan i rzekł do króla, niech mój pan król nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdyż mój pan król wychodził z Jeruzalemu i niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Wie bowiem twój sługa, iż zgrzeszył.
Ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana króla. Wtedy odezwał się Abiszaj, syn Serui, tak. Czy Szymei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Lecz król odpowiedział, co mam począć z wami, synowie Serui, gdy dziś stajecie przede mną jako przeciwnicy? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem? Potem rzekł król do Szymejego, nie zginiesz. I król mu to zaprzysiągł. To jest historia, wydarzenie, to opisuje przybycie Dawida do Jeruzalemu po różnych trudnych okolicznościach w życiu Dawida. Jedną z takich trudnych okoliczności w życiu Dawida było to, kiedy on gdzieś tam sobie przechodził, czytamy o tym w 16 bodajże rozdziale drugiej księgi Samuela, gdzieś tam z boczem góry idzie Szymei, idzie ten właśnie człowiek, który teraz przychodzi przepraszać Dawida. Tam jakiś czas wcześniej ten Szymei idzie i przeklina tam Dawida i złorzeczy Dawidowi i wypowiada słowa, które nie były prawdą. Słowa pod adresem Dawida, które nie były prawdą. Mówi o nim, mężu krwią zbroczony, ty taki, tam idąc z boczem tej góry. Ale teraz jest zupełnie inna sytuacja. Teraz ten człowiek przychodzi do Dawida i przeprasza tego człowieka, przeprasza Dawida. Przeprasza go za swoje wcześniejsze postępowanie. Szymei był człowiekiem, który w tym właśnie trudnym okresie dla Dawida złorzeczy Dawidowi, nienawidzi go, czytamy, że obrzucał go kamieniami i tam ci doradcy Dawida chcieli go zniszczyć, tego Szymejego. I wtedy, kiedy on już złorzeczył teraz również. Czy Dawid miał możliwość tego człowieka zniszczyć? Miał możliwość go zniszczyć tylko jednym skinieniem palca. Po prostu jedno słowo, skończ z nim, by powiedział temu tutaj doradcy Dawida. A Dawid odpowiada, cóż ja mam z wami, synowie Serui? Cóż ja mam z wami? Wy tego nie rozumiecie, nie rozumiecie całej sytuacji. Wokół Dawida byli wtedy żołnierze, którzy bardzo łatwo i bardzo szybko mogli doprowadzić do śmierci tego Szymejego. Nawet zachęcali Dawida do tego, aby go zabić, bo był powód, bo Szymej niesprawiedliwie oskarżał Dawida za coś, czego on w ogóle nie zrobił. Oskarżał go o to, że jest mężem, jak powiedziałem, splamionym krwią, że wytracił dom Saula, ale to oskarżenie było fałszywe. Tylko że Dawid był człowiekiem bardzo, bardzo pokornym. Nie wytracił ani Saula, ani domu Saula. I jak wiemy z tej historii w 16 rozdziale, jeden z żołnierzy Dawida koniecznie chciał odciąć mu za te fałszywe oskarżenia głowę. Czy nie powinien stracić głowy za to? I czasem my może nie aż w taki sposób, ale czasem pojawia się w naszym sercu najpierw jakieś zagniewanie na kogoś, a jeśli pozwolimy, aby to tam zostało, pojawia się złość i potem mamy takie życzenie, takie serdeczne życzenie dla tej osoby. I chociaż Dawid wiedział, że oskarżenia są nieprawdziwe, to wiedział też, że sam nie jest doskonały przed Bogiem i sam zawinił przed Bogiem. Sam zawinił. Dawid wiedział, że sam nie jest doskonały przed Bogiem. Pamiętał o swojej winie i wiedział, że sam on, Dawid, potrzebuje łaski Bożej. I dlaczego miałbym zniszczyć tego człowieka? Pozbawienie życia Szymejego za coś, co było tylko upokorzeniem Dawida, było i tak czymś mniejszym niż to, na co Dawid zasłużył. Bo Dawid za grzech zasłużył na śmierć. Bracia i siostry, kiedy my jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy łaski Bożej nieustannie, prawda? Potrzebujemy nieustannie łaski Bożej w naszym życiu? Kiedy jesteśmy świadomi, że cały czas potrzebujemy łaski Bożej, to nasza reakcja w stosunku do ludzi, którzy nam nawet ciśnienie podnoszą, będzie łagodna, będzie miłosierna, będzie taka inna niż wtedy, kiedy zapominamy, że też łaski Bożej potrzebujemy. I Dawid doszedł do wniosku, że ta nienawiść Szymejego jest zrozumiała w tych okolicznościach, nawet jeśli jest niczym nieusprawiedliwiona, ponieważ mówi, mój własny syn nastaje na moje życie, a ten człowiek by tego nie mógł zrobić? Jeśli mój własny syn, dziś byśmy to mogli odnieść tak, jeśli nawet mój brat ma złe myśli o mnie, to czy ktoś tam z tego świata nie może mieć złych myśli o mnie? Może mnie nawet chcieć zabić.
Ale Dawid mówi, nie, ja nie będę się odwdzięczał tym samym. I chociaż postępowanie Szymejego było godne tego, by się mu odwzajemnić, to w sercu Dawida nie było pragnienia zemsty, ale było miłosierdzie. Było miłosierdzie. Jest namawiany przez Abiszaja do zabicia tego Szymejego, a Dawid mówi do tego, który tak naprawdę zgrzeszył przeciwko niemu, nie zginiesz, jest ci okazane miłosierdzie. Bracie i siostro, takie piękne usposobienie, taka piękna postawa, pełna łaski, pełna przebaczenia, pełna tego Bożego miłosierdzia. I jak w życiu naszym to jest? Czy my czasem w okolicznościach, gdzie pojawia się zdenerwowanie, nie jesteśmy bardziej podobni do Abiszaja? Powinien ponieść karę, bo zrobił coś takiego i takiego. Niech Bóg da nam łaskę do tego, byśmy mieli postawę Dawida. Miłosierdzie, łaskę w każdej sytuacji. Kiedy żona mi powie coś, co mi się nie podoba, to czy muszę jej tym samym odpowiedzieć? Albo kiedy mąż powie słowa, które mnie zranią, to czy muszę mu się tym samym odwdzięczyć? Albo ktoś z bliskich, a nawet ktoś z wrogów powie jakieś nieprzyjemne słowo, to czy muszę mu odpowiedzieć tym samym? Czy mogę powiedzieć niego, Bóg błogosławi, Boże, bądź miłościw dla niego, bądź mu łaskawy, Boże, zmień jego serce, zmień jego życie, bo widzisz, że człowiek się męczy, widzisz, że zmierza prosto do piekła. Taka jest postawa chrześcijanina. Ale jesteśmy czasem kuszeni do tego, by zbyt szybko wytaczać takie oskarżenie albo chcemy reagować jakimś gniewem, albo też kogoś osądzamy za jakieś niezrozumienie. I apostoł Jakub ostrzega nas, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Nieskorzy mamy być do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Podobnie jak ten Abiszaj mówili i postępowali uczniowie Pana Jezusa podczas pojmania Jezusa w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie? Uczniowie chcieli bronić Pana Jezusa i byli tacy gorliwi. Czy mamy bić mieczem? Już niektórzy byli gotowi do walki. Czy mamy bić mieczem? Pan Jezus jeszcze nawet nie zdążył zareagować na ich pytanie, a już jeden z nich, bardzo porywczy, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Nawet nie czekał na odpowiedź Pana Jezusa. Już wymierzył sprawiedliwość. A co zrobił Pan Jezus w tej chwili? Pan Jezus odezwał się i rzekł, zaniechajcie tego i dotknąwszy ucha, uzdrowił tego człowieka. Miłosierdzie, które Jezus okazał nam, okazuje nam, okazał wielu, wielu, wielu ludziom, jest dla nas czymś tak pięknym, tak budującym. I dlatego też jako naśladowcy Chrystusa, niech Bóg pomoże nam zmieniać naszą postawę, zmieniać nas na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Tak, bo słowa mają moc, niezwykłą moc i jest wiele ludzi, którzy przez właśnie słowa zostali tak mocno skrzywdzeni. Czasem to są dzieci, które zostały skrzywdzone przez swoich rodziców i całe życie mają zmarnowane. Całe życie zniszczone dlatego, że usłyszały z ust rodziców słowa, które bardzo mocno zraniły. Dlatego to tak ważne, byśmy używali słów, które budują. Jeszcze inna historia, z której powinniśmy dla swojego życia, czy możemy wyciągnąć dla swojego życia wnioski, aby okazywać łaskę, przebaczenie, być uprzejmym, cierpliwym i łagodnym. Historia ta zapisana w drugiej Księdze Królewskiej, w szóstym rozdziale, szósty rozdział, druga Księga Królewska, od 14 wersetu czytamy tak. Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, i oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Ramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? On odpowiedział: nie wycinaj ich w pień. Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na upieszcze wyprawy do ziemi izraelskiej. Ja chcę tylko tutaj zwrócić uwagę na postawę Elizeusza w stosunku do tych wrogich Aramejczyków. Aramejczycy to wrogi naród. I oni, to wojsko aramejskie, chciało zniszczyć naród, Boży lud, chciało zniszczyć i być może by im się udało, gdyby nie prorok Elizeusz, który się modlił. Najpierw modli się o tego swojego sługę, który oczywiście nie widział potężnego Boga, nie widział wielkości Bożej, nie widział tych aniołów, czy tych sług, którzy są z nimi. A więc najpierw Elizeusz pomodlił się o tego sługę i otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Potrzebujemy czasem takiego spojrzenia na Boga, który może użyć cokolwiek, aniołów, kogokolwiek do tego, żeby nas chronić. Chwała Bogu, że w Biblii jest napisane, że aniołowie są sługami naszymi, prawda? Nie zawsze o aniołach mówimy, ale aniołowie mają coś do zrobienia też dla nas. I Bóg może użyć tych aniołów. Ale potem Elizeusz modli się o to, aby Bóg oślepił tych Aramejczyków. Wygląda to tak, jakby chciał się na nich trochę zemścić. Ale ja myślę sobie, że Elizeusz miał już jakiś plan taki na dłuższy okres. Bo modli się Elizeusz do Pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Prawda, że to interesujące, że Pan Bóg tak odpowiedział na modlitwę Elizeusza: Panie, dotknij ten lud ślepotą. I oślepnęli wszyscy Aramejczycy. Nie jedna osoba, wszyscy Aramejczycy. A gdzie oni chcieli iść? Oni chcieli iść na wojnę, oni chcieli pokonać Izraela. Wojsko aramejskie chciało najechać na Izraela, to byli wrogowie. Ale Elizeusz, dlatego że się modlił, dlatego że w jego sercu było pragnienie budowania, pragnienie pomocy, wiedział Elizeusz, co zrobić. Najpierw pomodlił się do Boga, aby ich oślepił, kiedy już Aramejczycy byli ślepi, łatwo byłoby ich zniszczyć, bardzo łatwo. Zresztą jak król izraelski to zobaczył, to mówi: ha, teraz to sobie z nimi poradzimy. Wyciąć ich pień, ojcze? A mogłeś ich próbować wyciąć pień, kiedy widzieli. To byśmy zobaczyli, czy byś ich tak łatwo wyciął. Ale teraz, kiedy oni są oślepieni, to teraz ich wyciąć? Tak łatwo było wziąć miecz i wyciąć. Król izraelski nie miał tego miłosiernego, łagodnego serca, takiego, jakie miał Elizeusz. A więc co zrobił Elizeusz? Kiedy było rzeczywiście łatwo by ich zniszczyć, Elizeusz zaprowadził ich do Samarii, a kiedy już byli w Samarii, pomodlił się znowu i Bóg przywrócił im wzrok. Ciekawe, że się nie bał tych Aramejczyków. Cała armia, całe wojsko, a on się ich nie boi. Panie, otwórz ich oczy. I teraz Pan Bóg otworzył ich oczy, a oni byli w środku Samarii. Być może otoczeni przez te wojsko. Ale myślę, że nawet gdyby dalej widzieli, że są mocniejsi od Izraela, to ta sytuacja, to wydarzenie, kiedy Bóg ich oślepił, a potem kiedy Bóg ich otworzył oczy, już była wystarczającym powodem, aby Aramejczycy już drżeli. Przecież ci ludzie mają Boga, wszechmogącego Boga. A więc są tam w środku, w tej Samarii, Bóg otwiera im oczy i teraz król izraelski chce ich zniszczyć. Łatwo było ich zniszczyć, ale Elizeusz miał
sercu miłosierdzie, miał w sercu przebaczenie i miał w sercu dobre słowo. Jakie to było słowo? Daj im wody i chleba, a potem kazał ich wypuścić. Miłosierne serce. Ale bracia i siostry, zwróćmy uwagę na jaki był rezultat tego wspaniałomyślnego postępowania. Od tej pory Aramejczycy już nigdy nie napadali na Izraela. Wystraszyli się? Być może się wystraszyli. Być może to było powodem, ale ja myślę, że postępowanie Elizeusza było tak piękne, tak budujące dla tych Aramejczyków, ale też z drugiej strony oni rzeczywiście zobaczyli potężną Bożą moc. Jest pytanie, czy tak skończyłoby się, gdyby Elizeusz kazał ich zabić, albo by powiedział zabijcie tych przywódców, liderów, a ludzi wypuśćcie, albo mężczyzn zabijcie tak jak bywało, a kobiety wypuśćcie. Ileż gniewu, ileż zemsty byłoby w sercach tych Aramejczyków. Ale Elizeusz mówi, łaskę im okażemy. Okażemy im miłosierdzie. Miłosierdzie góruje nad sądem, czytamy w Słowie Bożym, prawda? Prawdopodobnie, gdyby Elizeusz nie postąpił tak, jak właśnie postąpił, ciągłe wojny, dalej by Izrael miał problemy z tymi Aramejczykami. A tutaj, jak czytamy, Elizeusz zrzucił węgle rozżarzone na ich głowę, tak? Czytamy w Nowym Testamencie. Bracia i siostry, słowa nasze, postawa nasza jest niezwykle ważna, byśmy nie tylko Bogu się podobali, ale byli błogosławieństwem, byli zbudowaniem dla innych. W Księdze Przypowieści Salomona w 6 rozdziale od 16 do 19 wersetu czytamy tak. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. 6 rzeczy, które nienawidzi Pan, a 7, które dla Niego jest obrzydliwością. I spośród tych 7 rzeczy, które tu są wymienione, 3, a nawet 4 dotyczą języka. Dotyczą naszych słów. Ciekawe, że Bóg tak mocno, tak bardzo mocno zwraca uwagę na słowa, które wypowiadamy. Prawdopodobnie to jest tak bardzo ważne. Tak ważne. Zresztą, jak wiemy, z obfitości serca mówią usta, więc to, co jest w naszym sercu, to wypowiadają usta. A więc czego nienawidzi Pan z tych rzeczy, które dotyczą języka? Kłamliwy język. Można używać języka kłamliwego, nie mówić do końca prawdy, mówić nawet tylko półprawdę, to już jest kłamliwy język. Serce, które knuje złe myśli, ale szczególnie ostatnie 2, składanie fałszywego świadectwa, nie podoba się bardzo Bogu, i sianie niezgody między braćmi. I spośród tych właśnie 7 rzeczy, które Bóg nienawidzi, 3 czy 4 dotyczą naszej mowy, dotyczą naszego języka. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Nasz język, bardzo ważny narząd. Używajmy naszego języka w taki sposób, aby budowało, aby nasza mowa budowała innych, bo plotka, omawianie, oszczerstwo nie tylko niszczy przyjaźń i dobre imię osoby, ale po prostu rujnuje, po prostu niszczy. I oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że plotka czy oszczerstwa, jakakolwiek zła mowa, to jest strategia złego. Czy pomoże nam to myśleć w takich kategoriach, że jeśli powiem słowa niebudujące, to znaczy, że mnie diabeł złapał? Warto o tym wiedzieć, bo to jest strategia złego, by użyć naszych ust do tego, żeby coś zniszczyć. Ale chwała Bogu za to, że Słowo Boże nas zachęca do tego, byśmy mówili prawdę, byśmy mówili to, co buduje, by nasz język był łagodny, by nasze serce było miłosierne. I apostoł Jakub właśnie mówi tak, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Jakub tutaj mówi, że nie ma człowieka na świecie, który byłby bez grzechu. Wszyscy uchybiamy, wszyscy popełniamy błędy. A potem od razu przechodzi do naszego języka, do mowy. Apostoł Jan mówi tak, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma.
A Salomon mówi tak: zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. I być może największym problemem w naszym życiu jest właśnie brak czujności nad słowami, które wypowiadamy, brak kontroli nad naszym językiem. I dlatego też Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy pilnowali swojego języka, pilnowali tego, co wypowiadamy. A Pan Jezus mówi: na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony albo potępiony. Na podstawie słów. I dlatego, bracia i siostry, słowa. Jak myślicie, to potrzebne nam ta myśl, którą dzisiaj przekazuję? Bo ja się zawsze zastanawiam, czy to potrzebne. Nikogo nie chcę absolutnie potępiać, o nikim dzisiaj nie myślałem, nie wziąłem przykładu nikogo z was z ostatniego tygodnia, nikt mnie nie skrzywdził, nikt mnie nie zranił, nikt mi przykrego słowa nie powiedział, nie. Ale myślę sobie, słuchając tego, co można usłyszeć, taki wniosek wyciągam. Boże, zachowaj mnie od tego, abym ranił drugich, abym ranił innych ludzi. Zachowaj mnie, Panie, od obmawiania, od jakiejś plotki, od rzucania niewłaściwych sądów na czyjś temat. No wiecie, jak to z plotką bywa, nie? Jest chyba taka zabawa nawet, na weselach się ją praktykuje, zabawa głuchy telefon, czy jakoś tak to się nazywa. I ktoś tam mówi, a 25 zupełnie co innego, mówi, tak właśnie wygląda plotka, nie? Powiesz, a Gabrysia, ona, i teraz można dołożyć różną historię. Ale po co? Po co? Ja przeczytałem w tym tygodniu, wczoraj i przedwczoraj, pierwszy numer Chrześcijanina z 2014 roku. On dotyczy internetu, dotyczy tego, jak my z sobą rozmawiamy. Ileż tam w internecie można przeczytać strasznych słów. I bardzo mi się podobał artykuł Tomasza Żółtko. Dzisiaj rano jeszcze przeczytałem artykuł Natalii Niemen. Bardzo piękne słowa piszą, bardzo takie budujące, zachęcające. A czasem by się chciało, spoglądając na zdjęcie kogoś tam na tym Facebooku, napisać mu, a coś ty się tak wygłupiasz. No bo są ludzie, którzy tam się naprawdę wygłupiają. Jakieś zdjęcia przekazują. A reakcja nasza, jak to oglądamy, jest, a coś mu tam dołożę, nie? O wiele lepiej spotkać się w cztery oczy, porozmawiać, pomodlić się wspólnie. I tylko pisać, czy tylko mówić to, co będzie zbudowanie. Właśnie Tomasz Żółtko pisze tam, taka myśl główna tej jego wypowiedzi, tego artykułu jest to, że jeśli już chcesz coś napisać na tym Facebooku, jeśli chcesz coś tam przekazać, to niech to będzie zbudowaniem dla drugiej osoby. Niech to będzie czymś, co go zachęci do naśladowania Chrystusa. Niech to będzie coś, co go podniesie, bo być może ktoś coś przeżywa trudnego. No ale niestety, ja wchodzę na Facebooka raz na tydzień, czasem dwa razy i tak muszę się pilnować, żeby potem tam być tylko z pół godziny, nie więcej, bo to fajnie się czyta niektóre historie o tych swoich bliskich, znajomych. Ale bracia i siostry, język nasz jest niezwykle ważny. Pamiętajmy, że Pan Jezus, że Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy wypowiadali to, co buduje, to, co podnosi, wypowiadali te słowa miłe, przyjemne i aby w sercu naszym było zawsze miłosierdzie, łaska, takie miłosierdzie, jakie Bóg nam okazał. Mam tu jeszcze wypisane mnóstwo wersetów z Księgi Przypowieści Salomona, ale może nie będę ich czytał, dlatego że przecież czytacie Biblię. Stąd tylko zachęta do tego, żeby w najbliższych dwóch tygodniach przeczytać Księgę Przypowieści Salomona i zwrócić uwagę na to, co one mówią na temat naszych ust. Na przykład tak, usta sprawiedliwego tryskają mądrością, lecz język przewrotny będzie wyrwany. Wargi sprawiedliwego wypowiadają to, co jest miłe, lecz usta bezbożnych tylko to, co jest przewrotne. I teraz można się sprawdzić. Jeśli wypowiedziałem to, co jest miłe, to, co jest piękne, to kim jestem? A jeśli by się tak pojawiło w moich ustach jakieś przewrotne rzeczy, to ja sprawiedliwy, usprawiedliwiony krwią Chrystusa i przewrotność jest w moich ustach, przewrotność jest w moim sercu? Nie, Panie,
Zmień mnie, zmieniaj mnie. Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją bezprawie. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok. Nie wychodzi zło z domu tego, kto odpłaca złem za dobre. Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę, więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. To tylko parę, a jest ich mnóstwo. Bracia i siostry, język. Czuwajmy w naszym życiu. Czuwajmy nad swoim sercem i czuwajmy nad tym, aby język nasz wypowiadał słowa budujące. Amen.